Dzień dobry, nazywam się Łukasz Pawlik, Piłkarski Salon. Jestem dziennikarzem gol.pl. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Sandomierski, dwukrotny mistrz Rumunii, mistrz Chorwacji, mający na swoim koncie także Puchar Polski i Super Puchary Polski. Dzisiaj broni barw Górnika Zabrze. Dzień dobry, Grzegorz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie serię szybkich pytań. Mam nadzieję, że sobie z nimi poradzisz, nie będzie tutaj z tym żadnego problemu i żeby nie zabierać tutaj więcej czasu, to myślę, że startujemy. Jestem gotowy, startujemy. No to od razu z grubego celu. Mówiłem tutaj o sukcesach. Jaki jest Twój największy sukces w karierze, który Ty tak najbardziej doceniasz? To znaczy na pewno coś, co mogę postawić ponad to, co powiedziałeś wcześniej, to mimo wszystko jest występ w reprezentacji Polski oficjalny, więc to jest na pewno coś, czego nikt mi nie odbierze, co zawsze do końca życia będzie ze mną i czym będę mógł się pochwalić. Niektórzy lepsi nie dostąpili tego zaszczytu, więc to na pewno jakby stawiam sobie ponad wszystkim. I cieszę się, że udało mi się to osiągnąć. Reprezentacja Polski, jasne. A jaka w takim razie największa porażka? No, ciężko mi powiedzieć. Chyba jednak te może moje wojaże zagraniczne, bo wydawało mi się, chciałem oczywiście z tego wycisnąć jeszcze więcej. Niż udało się wycisnąć. Wydaje mi się, że mogłem, coś zawiodło, wiem co, przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem co, ale no nie chciałbym się nad tym już kolejny raz rozwodzić. W trakcie kariery, przygody z piłką, nie wiem jak ty nazywasz, już długo czasu tutaj jesteś na boisku, jest taki sportowiec, którego najbardziej podziwiasz, którym się inspirujesz? To znaczy, wydaje mi się, że daleko nie trzeba sięgać. Jest to na pewno Robert Lewandowski, który pokazał nam wszystkim dookoła, że można, że swoją zaciętością, ciężką pracą, determinacją, profesjonalizmem, podejściem do zawodu, tak to sobie powiedzmy, można osiągnąć bardzo, bardzo dużo. Przełamuje praktycznie każdą barierę, jaka staje na jego drodze i cały czas no, nieustannie dąży do celu. Wydaje mi się, że jest to sportowiec, którego warto naśladować, który wyznaczył nową drogę dla młodych zawodników, ale dla tych też trochę starszych mimo wszystko, gdzie no, nigdy nie jest za późno na zmiany i każdy gdzieś tam jakieś zmiany w sobie może wprowadzić i wydaje mi się, że on jest takim zawodnikiem, takim sportowcem, którego warto naśladować. Ostatnio był duży szum odnośnie wyboru sportowca roku. Paweł Fajdek generalnie tutaj to zaczął. Ty rozumiesz, że ty nie masz tutaj z tym żadnego problemu, jak najbardziej w twojej opinii zasłużenie. Robert Lewandowski został najlepszym sportowcem roku 2021 w Polsce według przeglądu sportowego i Polsatu Sport. W mojej opinii no ciężko jest oceniać zawodników, którzy uprawiają sport drużynowy, a którzy uprawiają sporty indywidualne. No, lekkoatleci na pewno pokazali się z bardzo dobrej strony. No, osiągnęli także bardzo, bardzo duże sukcesy, chociażby na ostatniej olimpiadzie. Za co na pewno im się należy wielki, wielki szacunek wielkie gratulacje. Natomiast no, to jest konkurs, ludzie też wybierają i nie zawsze każdy może się zgadzać z jakimś tam wyborem. Wydaje mi się, że ten wybór był jak z mojej perspektywy bardzo dobry, co do reszty miejsc. Może nie do końca bym się zgadzał, ale taki był wybór ludzi, no i cóż, i wydaje mi się, że Robert zasłużył na takie miano, a wydaje mi się, że w tym przypadku powinno być dużo więcej pierwszych miejsc niż jest to normalnie. Najlepiej by tak było. Może być tak, że tutaj mój program będą oglądali młodzi adepci futbolu, może także przyszli piłkarze Górnika Zabrze. Jakiej rady udzieliłbyś właśnie młodym zawodnikom, którzy dopiero wchodzą na tą ścieżkę, na tą przygodę z piłką?
Znaczy na pewno no nie poddawać się, tak, bo to jest piłka nożna nie jest łatwym sportem do uprawiania. W ogóle sporty nie są łatwe do uprawiania. No trzeba przede wszystkim dużo determinacji, poświęcenia. W zasadzie na każdym kroku trzeba myśleć o tym, co będzie na treningu, co będzie w kolejnym meczu i do tego się przygotowywać. Determinacja, wiara w siebie. Niepoddawanie się to jest coś, co na pewno nie powinno, czego na pewno nie powinno zabraknąć nikomu od samego początku, bo to są aspekty, których nie da się wytrenować, a które bardzo, bardzo zbliżają młodych adeptów do jakichś tam osiągania swoich celów, swoich marzeń. Dążyć do nich po prostu i nie poddawać się, nie oglądać się na innych, tylko robić swoje. Jak ktoś ci mówi, że nie umiesz, to za chwilę trzeba pokazać, że jednak jesteś w stanie się tego nauczyć, więc to jest coś, czego od samego początku już nie może zabraknąć. Ja często sobie myślę, że w życiu jest tak, że czasami trzeba się otaczać wokół ludzi, którzy czasami pomagają wejść na dobrą ścieżkę. Czy ty masz taką osobę, dzięki której dużo zawdzięczasz wejście tutaj w tę piłkę nożną? Znaczy, na pewno są to moi rodzice, którzy od samego początku wspierali mnie w tej mojej przygodzie. Nieraz zawozili na treningi, odbierali z tych treningów, no wydawali pieniądze na buty, które tak naprawdę no nie były, powiedzmy, pierwszym wyborem po wypłacie, więc no, to na pewno moi rodzice wyznaczyli mi tą ścieżkę, wspierali mnie w tym wszystkim. No, a w dalszym, powiedzmy, stadium mojej przygody, kariery z piłką jest na pewno moja rodzina, moja żona, moje dwie córki, które codziennie też dają mi wsparcie, które zawsze we mnie wierzą i wspierają w dobrych i w złych momentach, więc no to na pewno te osoby wokół mnie pozwalają mi dalej iść przed siebie. Za kulisami trafiła do mnie wieść, że przed tą rozmową zostałeś wyciągnięty z siłowni. Jak w takim razie dbasz o formę? Czy tylko to, co wiąże się z treningami z Górnikiem Zabrze, czy jeszcze indywidualnie jakieś swoje zajęcia, jakiś swój harmonogram pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności też realizujesz? To znaczy, tak, no gdzieś tam staram się, no już wieku nie oszukam i pewnych rzeczy, do pewnych rzeczy też muszę się troszkę dłużej przygotowywać niż kiedyś, więc przed treningiem na pewno jakieś ćwiczenia na salce, rozciąganie, przygotowanie do zajęć, tak samo po treningu, różnego rodzaju, no powiedzmy sobie, zabiegi, które gdzieś tam pozwalają mi utrzymać przede wszystkim zdrowie, bo to jest najważniejsze, żeby te kontuzje się nie przytrafiały. Wtedy no człowiek może dać siebie 100%, dać siebie maksa na treningu, a takie właśnie rzeczy jak rozciąganie, mobilizacja, stabilizacja, rzeczy podstawowe w zasadzie no pomagają w tym, żeby tych urazów unikać. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, ale przypuszczam, że jeszcze masz jakieś cele. Gdybyście na koniec sezonu z Górnikiem Zabrze zajęli, ABD celowo wysoko, trzecie miejsce, to spełniłoby tutaj oczekiwania? Oczekiwania w Górniku Zabrze są bardzo wysokie i wydaje mi się, że gra w pucharach jest takim oczekiwaniem, które można gdzieś tam w kuluarach usłyszeć. Wiadomo, że medal byłby czymś fantastycznym w tym wypadku i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie powalczyć o to. Mieliśmy fajną końcówkę, mieliśmy naprawdę fajny okres, więc mam nadzieję, że będziemy gotowi do tego, żeby na początku lutego ten okres utrzymać i ciągnąć go dalej. Nie będzie to na pewno łatwe, ale wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić i gdzieś tam po cichu
Nikt głośno o tym z nas w szatni nie mówi, ale wiemy, co się dzieje dookoła i wierzę, że będziemy w stanie temu wszystkiemu sprostać. Nie nakładamy na siebie jakiejś dodatkowej presji, bo to też nie o to chodzi, ale gdzieś tam z czystą głową, z fajnym podejściem możemy naprawdę zrobić dużo w tym sezonie. Ja teraz nałożę na ciebie troszeczkę presji, bo cię zapytam o coś, co generalnie wszyscy kibice chyba najbardziej się o to zastanawiają. Łukasz Podolski będzie z wami wiosną? Ja się nazywam Grzegorz Sandomierski, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ale rozmawiacie z pewnością w szatni, no wiesz, jak to będzie przed zgrupowaniem, więc może tutaj może uchylić robkę tajemnicy. Od samego początku przygotowań, Łukasz jest z nami od samego początku przygotowań, nie wygląda, nic nie wskazuje na to, żeby odchodził. No różne rzeczy się dzieją w piłce, ale na tą chwilę, na 12 stycznia mogę odpowiedzieć, że tak. A co będzie 13 stycznia? No ciężko mi odpowiedzieć. Jaki jest najważniejszy mecz twojego życia? Mówiłeś wcześniej o tym, że ta reprezentacja to było coś, co wzbudziło tutaj taki twój największy sukces w karierze. A czy masz jakiś taki mecz jeden, który byś tak uwypuklił, wyróżnił? Nie, chyba nie. Ciężko tak jeden mecz wyciągnąć. No, wydaje mi się, że taki właśnie mecz reprezentacyjny, kiedy graliśmy z Grecją, zremisowaliśmy 0-0 na wyjeździe. To był mecz towarzyski, ale w takim powiedzmy pełnym składzie, w którym rozegrałem 90 minut, zagrałem na 0 z tyłu. Miałem kilka fajnych interwencji, więc to był taki mecz, do którego zawsze miło i przyjemnie się wraca. Który gdzieś tam na pewno utkwił mi w pamięci i który będę pamiętał bardzo długo. Dlatego jeśli już miałbym coś wyróżniać, to na pewno to spotkanie. Zdaję sobie sprawę, że w tych dzisiejszych czasach kariery sportowe są wydłużone do granic możliwości, co potwierdza chociażby i Ibrakadabra w Milanie, czy Cristiano Ronaldo. Ty już zastanawiasz się, co będziesz robił po zakończeniu kariery piłkarskiej? No gdzieś tam prześwitują mi takie myśli, przechodzą mi takie myśli przez głowę. Myślałem o tym, żeby może zająć się troszkę stricte szkoleniem bramkarzy, może jakaś szkółka bramkarska, jakieś kursy na trenera bramkarzy. Gdzieś jeśli no nic, jeśli nie wygram w Totolotka, to myślę, że tym zajmę się po tym, jak skończę grać w piłkę. To tego ci życzę, jak wygrasz, to się do ciebie odezwę. Dobra, śmiało. Jakie jest twoje hobby w takim razie? No wiadomo, że mówi się dużo o piłkarzach, że piłkarze mają tylko treningi, mają potem dużo wolnego czasu. Jak spełniasz tutaj ten wolny czas jako piłkarz? To znaczy, moje hobby to moja rodzina i każdy wolny moment, każdą wolną chwilę staram się spędzać przede wszystkim z nimi. Ten swój czas, który powiedzmy no, zabiera mi, nie wiem, wyjazd na mecz, wyjazd na zgrupowanie. Gdzieś tam, gdzie jesteśmy oddzielnie, potem staram się im to jak najlepiej, nazwijmy to, wynagrodzić, oddać ten swój wolny czas, więc no, z każdą chwilę staram się spędzać z nimi. Córka poszła do pierwszej klasy, druga ma 4 lata, więc naprawdę potrzebują dużo atencji, tego, żeby ktoś pomógł im się wyszaleć i ja też od tego jestem właśnie w tych wolnych chwilach od treningu. Z ciekawości zapytam, mówisz tutaj, że córka poszła do pierwszej klasy. Czy tyta była? Bo to chyba taki typowo śląski zwyczaj tutaj z wypełnianiem tyty. Nie wiem, czy się to z tym spotkałeś w tak. Innych regionach. Tak. Tutaj dostała moja córka oczywiście taką tytę. No ja tak naprawdę tutaj dopiero będąc na miejscu dowiedziałem się o takim zwyczaju, ale oczywiście uczciliśmy to tak jak się powinno to uczcić. Zawsze zastanawiało mnie tutaj w momencie, jak oglądam tutaj mecze piłkarskie, to przed meczem piłkarze mają na swoich uszach słuchawki, słuchają różnej muzyki. Ja sobie założyłem tutaj, że właśnie jednym z celów będzie ujawnienie tutaj, czego piłkarze słuchają przed meczami, czy w tym momencie, gdy się najbardziej koncentrują. Jakiej muzyki słuchasz? Szczerze mówiąc, to różnej, bo
nie mam jakby sprecyzowanego tego, co najbardziej lubię słuchać gdzieś tam przed meczem, po meczu. Jest to różna muzyka, naprawdę. Jest to i hip-hop, i disco polo, i trochę takiej muzyki, powiedzmy, dyskotekowej, takiej, no, tego, co się słucha w zasadzie w radio teraz na czasie, więc jest to różna muzyka, gdzieś tam playlisty nie mam typowo skrojonej na, nie wiem, przed meczem, po meczu, czy nie wiem, dzień przed meczem. Gdzieś tam bywają to też starsze polskie kawałki. Ja lubię w zasadzie każdy rodzaj muzyki i gdzieś tam to, co jest na słuchawkach, na pewno pomaga w tym, żeby się skoncentrować, ale nie jest coś, jakby nie jest to coś takiego bardzo, bardzo ważnego, żebym nie wiem, układał playlistę na przykład na to, co się słucha przed meczem, dzień przed meczem i tak dalej. Ale jak jest na przykład taki ważny mecz, to co leci tak konkretnie? Może zróbmy komuś kryptoreklamę. Tak konkretnie? Różnie, no. Naprawdę, chyba na to aż tak mocno nie zwracam uwagi, żeby odpowiedzieć zmieniaj nazwiska, czy też z pseudonimu jakiegoś wykonawcy. Są to naprawdę, jest naprawdę, w moim przypadku jest to bardzo zróżnicowana playlista. Jesteśmy po okresie świąteczno-noworocznym, było troszeczkę więcej wolnego czasu. Czy do jakiegoś filmu podszedłeś? Jakiś serial może? No to z całą rodziną czekamy oczywiście na niezawodnego Kevina. I czy był to Kevin sam w domu, czy Kevin sam w Nowym Jorku, to zawsze gdzieś tam było to zaznaczone, powiedzmy, na czerwono w kalendarzu, że tego dnia siadamy popcorn i oglądamy wszyscy razem. Więc to był taki moment, na który, jeżeli chodzi o stronę filmową, czekaliśmy. Teraz mam pytanie odnośnie jedzenia, to od razu zadam dwa. Twoja ulubiona potrawa i czy jesteś dobrym kucharzem? Jeżeli gotuję w Thermomixie, to jestem dobrym kucharzem, bo to akurat chyba każdy potrafi. Natomiast moja ulubiona potrawa, myślę, że pierogi w każdym w zasadzie wydaniu, czy to z kapustą, czy to z mięsem, to jest coś na pewno, ja na co w święta przede wszystkim czekam i staram się tak, no, gdzieś w przeciągu roku, no, nie jeść z tego za często, żeby gdzieś tam w święta właśnie, czy to spod ręki mojej mamy, czy babci, no, gdzieś tam to wychodziło i na to po prostu czekam cały rok, tak żeby właśnie smakowało i żeby ten smak był ze mną przez kilka kolejnych miesięcy. Wcześniej pytałem, co byś doradził młodym sportowcom, młodym adeptom futbolu, a jakie jest twoje motto w życiu? Niekoniecznie jako sportowiec, ogólnie w życiu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I krótko, zwięźle i na temat wszystko jasne. Twoje lekarstwo na niepowodzenia? Ja myślę, że rozmowa przede wszystkim z rodziną, z żoną, to jest gdzieś zawsze coś, co pomaga. Mój tata jest też świetnym psychologiem, bym powiedział, który zawsze gdzieś tam coś doradzi, coś dopowie, zmotywuje, więc to jest też osoba, z którą w zasadzie, która jest w zasadzie od razu druga wybierana po każdym meczu. Najpierw dzwonię do żony, do dzieci, a potem właśnie rozmawiam z moim tatą i zawsze gdzieś tam po tych dwóch rozmowach, czy to zwycięstwo, czy porażka, czy mój dobry, czy zły mecz, zawsze gdzieś tam, powiedzmy, wracam do jakiejś tam swojej stabilności, do jakiejś tam, do swojego, powiedzmy, punktu wyjścia. Czy jest miejsce, które chciałbyś zwiedzić, a może jakiś klub, który jeszcze, do którego chciałbyś trafić? Jakie są twoje takie właśnie cele, nie wiem, może podróżnicze, powiem tak? Cele podróżnicze, no.
Nie za dużo podróżuję, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o jakieś wakacje, o jakieś no, momenty, gdzie jest trochę wolnego. No zawsze najchętniej wracam do domu, czy to w letnią przerwę, czy w zimową przerwę właśnie. Nie mam mnie praktycznie cały rok w domu, więc zawsze ten okres taki wakacyjny staram się spędzać właśnie na miejscu w Białymstoku. I zawsze tam bardzo, bardzo chętnie wracam. Jest zawsze wiele osób do odwiedzenia, jest rodzina, są moi znajomi i przyjaciele, z którymi chętnie się spotykam. Więc no, takie jakby moje powroty do domu są zawsze moim takim celem nadrzędnym, jeżeli chodzi o przerwy gdzieś tam wakacyjne. Czy też to jest... Zapytam inaczej, bo masz w swojej karierze piłkarskiej wojaże zagraniczne. Czy te miejsca, w których byłeś, poleciłbyś? Tak, zdecydowanie. Ja akurat trafiałem zawsze w fajne miejsca, bo czy chociażby ostatnie, Cluj na Poka, to tak naprawdę nikt, pewnie niewiele osób gdzieś tam w środowisku piłkarskim słyszało o tym mieście. Ci, którzy siedzą głębiej, oczywiście znają ten klub. Ale jeżeli chodzi o miasto, to też byłem może nie tyle co mile zaskoczony, co bardzo pozytywnie odebrałem całe to otoczenie i miasto, w którym mieszkałem przez półtorej roku. Tak samo czy Zagrzeb, czy Anglia, czy Belgia, to tak samo też były fajne miejsca. Fajnie połączone było, co pozwiedzać, było gdzie wyjść, więc na pewno te miejsca były bardzo fajne. No, mieszkałem w Krakowie też 2,5 roku, więc też miasto, którego nikomu nie trzeba za bardzo przedstawiać. Wszystko naprawdę wyglądało bardzo fajnie i te moje wojaże na pewno, jeśli chodzi o położenie geograficzne, pasowało. No, zagraniczne nie wszystkie kończyły się tak, jak bym chciał, ale no cóż, tego już nie zmienię. Jakby nie było, sukcesy w CV masz zapisane, a co było, to było, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak jest. Jakie cechy ceni w człowieku? Szczerość, przede wszystkim szczerość. Ja... To jest dla mnie coś najważniejszego i wolę najgorszą prawdę usłyszeć o sobie niż gdzieś tam klepać po plecach i grać, tak, po prostu grać kogoś, kim się nie jest. No ja, to jest dla mnie coś, co jest najważniejsze. Ja staram się też być szczerym w tym, co robię, w tym, co mówię. Mówię, że no, słów wypowiedzianych nie da się też cofnąć, ale szczerość to jest coś, co ja cenię w ludziach najbardziej. Wracając tak może na płaszczyznę sportową, piłkarską, to skoro mówisz, że cenisz sobie szczerość, to tak zapytam, czy w poniedziałki po meczach przeglądasz pracę i sprawdzasz noty piłkarskie, jakie dziennikarze przydzielają tutaj piłkarzom? Wiesz co, nie sprawdzam. Czy przywiązujesz do tego wagę? Wiesz co, tak naprawdę nie sprawdzam, bo ja nie potrzebuję not dziennikarzy, żeby wiedzieć, czy zagrałem dobry, czy zły mecz. No, jestem już na takim etapie, że potrafię sam to zrobić i jakby nie za bardzo przywiązuję do tego wagę, nie chcę na to zwracać uwagi. To jest coś, czym mogą żyć kibice. Praca dziennikarzy też na tym polega, żeby nas oceniać. Ja mogę to zrobić potem z trenerem, przeglądając analizę meczu. I ta rozmowa dla mnie jest gdzieś tam najważniejsza w tym wszystkim, co zrobiłem w poprzedni weekend. I tego się staram trzymać. Wiadomo, że internet jest tak rozbudowany, że czasami ciężko uniknąć jakichś informacji na swój temat, ale też takowych staram się nie przeglądać. W zasadzie w sieci można powiedzieć, że mało istnieje, bo
bo nie mam Instagrama, nie mam Twittera i to tak naprawdę te zabieracze czasu nie są mi do niczego potrzebne, bo jak chcę znaleźć informację konkretnie o kimś, to sobie to po prostu wpisuję w Google i przeglądam. Natomiast gdzieś tam coś, co podsyca, co zabiera czas, tak naprawdę nie jest mi do końca potrzebne. A to ja tobie powiem pół żartem, pół serio, że ja tobie dziękuję, że nie masz social mediów, bo w innym przypadku to często praca dziennikarza jest niepotrzebna, bo sobie piłkarze, czy sportowcy, czy celebryci mogą wszystko wrzucać na swoje media społecznościowe i tak na dobrą sprawę dziennika, zanim dotrze do takiej informacji, też minie troszeczkę czasu, a to od razu wszystko jest załatwione za jednym kliknięciem. Więc fajnie, że nie wszyscy tutaj korzystają z tych social mediów. No ja akurat nie korzystam, tak? Jest mi z tym dobrze. Od kogo nie kupiłbyś samochodu? O! Od kogoś niesprawdzonego, no. Od kogoś, kto by nie podał numeru VIN w ogłoszeniu. Okej. Okay. I na koniec, tutaj może tak z uśmiechem skończymy. Twój ulubiony dowcip, może coś opowiesz. Kiedyś to powiedziałem w takim programie Zapinamy Pasy. Przychodzi baba do lekarza z telefonem na głowie, a lekarz do niej: kto pani wykręcił taki numer? To się wytnie. Dobre jest. Dzięki. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca i zachęcam do powrotu na Piłkarski Salon w przyszłości. Jednocześnie proszę o subskrypcję, lajki i dzwoneczki. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, żyjcie w zdrowiu.